Witam serdecznie, Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa. Bardzo się cieszę, że po święcie niepodległości, który zaczynał ten tydzień, kończymy go polityczną kawą prawie w samo południe. I teraz wracamy do naszej akcji. Jeśli teraz oglądasz naszą telewizję, wpłać 50 zł na nową siedzibę, na nowy sprzęt, na przeprowadzkę. Zaapelowałem do widzów akurat mojego programu Politycznej Kawy, chociaż to się zdaje rozszerzyło się na inne programy. Dlaczego? Bo to jest jeden z najstarszych, jeżeli nie najstarszy w tej chwili program w Telewizji Republika. Bo państwo są nestorami tej telewizji i to my tak naprawdę zapraszamy wszystkich pozostałych widzów do oglądania tej telewizji, no bo jestem szefem, tak? I też wypada mi od swojego programu zacząć. Ale policzyłem, że jeśli każdy widz oglądający ten program wpłaci na nas 50 zł, to będziemy mieli pokryte wszystkie wydatki. Udało się już ponad połowę, czyli połowę z państwa w nas wsparło, za co bardzo, bardzo dziękujemy. To jest i tak nieprawdopodobny sukces, ale potrzeba, żeby to zrobili wszyscy. I raz, choćby jeden raz. A jeśli ktoś nie może, no to żeby ktoś to zrobił za niego. I to całkowicie wystarczy, żeby pokryć wszystkie nasze koszty przeprowadzki. Jak to zrobić? Mamy taki QR kod, który się nazywa tutaj w lewym rogu dolnym ekranu. Jest jeden klik. Jeżeli ktoś znajdzie na niego komórką, aparatem z komórki, to on go przekieruje na stronę internetową i błyskawicznie w tym tempie, jakim w tej chwili się znajdujemy, można dokonać przelewu. Jeśli ma z tym kłopot, no to jest podany numer konta, mam nadzieję, że go zaraz podamy i będzie można po prostu wpłacić na ten numer konta po prostu pieniądze albo elektronicznie, albo pójść do banku, albo pójść na pocztę. A już jesteśmy prawie bliscy sukcesu. Zostało nam dosłownie kilka dni, żeby zakończyć tą akcję, a przynajmniej, żeby zebrać zdecydowaną większość środków, no ale też przeprowadzka już też lada chwila, więc zakończmy to, miejmy to za sobą i przejdźmy do dalszego rozwoju stacji. Apel ogromny, ale wszystkim wielkie podziękowanie, bo ponad połowa z państwa zdecydowała się wziąć udział. Takiego sukcesu, takiego wsparcia nie było od dawna. No niemniej potrzeba, żeby zrobili to po prostu wszyscy i wtedy się uda. Bardzo dziękuję. A teraz przedstawiam już moich gości. Pani Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Dobry, witam państwa. Dzień dobry, witam państwa. I jest też z nami pani Urszula Pasławska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Tym razem pani ubrane całkowicie inaczej, nie było zmowy. Także, oczywiście. Także pewnie będzie też duża różnica w poglądach. Tak, i pozdrawiam z Warmii. No, zaczynam od rzeczy trudnej dla wielu partii politycznych. Zatrzymanie pana prezydenta Sutryka, prezydenta Wrocławia, które wywołało trzęsienie ziemi. Zobaczmy może komentarz samego pana prezydenta po zatrzymaniu. Złożyłem obszerne wyjaśnienia po tym, jak pan prokurator postawił mi zarzuty. Na większość tych spraw rozmawialiśmy już prawie 2 lata temu, bo tyle ta sprawa trwa, w związku z tym to nie są dla mnie jakoś tam nowe rzeczy. Nowe może nie są, ale absurdalne są, także myślę, że będziemy je chcieli wszystkie bez wyjątku wyjaśnić. No a teraz posłuchajmy, co mówią na to jego koledzy z Platformy Obywatelskiej, znaczy koledzy, no to jest właśnie ciekawe, czy jeszcze koledzy, bo już chyba nie koledzy, reakcje niezwykle ciekawe, no ale warto tego posłuchać. Jacek Sutryk nie był osobą z naszego środowiska. Zna pan Jacka Sutryka? Nie. No teraz nikt go nie zna. Z ostatniej chwili mamy informację, proszę państwa. Jacek Sutryk zatrzymany przez CBA. Dzisiaj rano do sprawy podejrzenia przestępstw i nieprawidłowości w Kolegium Humanum. Coś wcześniej pan o tym słyszał? Absolutnie nie, jestem zaskoczony tą informacją. I dlatego też gorąco namawiam wszystkich, żeby zagłosować na prezydenta Jacka Sutryka, który ma nasze oficjalne poparcie.
Afera Collegium Humanum to afera wielopartyjna, bo tam jest zamieszanych bardzo wielu polityków. Jedni dostają zarzuty przy jakichś poważniejszych materiałach, drudzy przy takich bardzo mglistych. No ale niemniej ona pochłania coraz więcej politycznych i nie tylko politycznych ofiar. Osób, które mają zarzuty, ilość zarzutów to już idą w dziesiątki. No niemniej zatrzymanie Jacka Sutryka jest trzęsieniem ziemi. To człowiek, którego osobiście poparł Donald Tusk, to człowiek zaprzyjaźniony z jednym z kandydatów na prezydenta, Rafałem Trzaskowskim, który zresztą dosłownie chwilę wcześniej poparł Rafała Trzaskowskiego na kandydata na prezydenta Polski. I tak się jakoś dziś nie składa, zaraz po tym jak poparł, weszło do niego CBA. Też mnie zastanawia, bo w przypadku Funduszu Sprawiedliwości wchodziło ABW, a teraz wchodzi CBA. Przypomniano sobie o istnieniu tej instytucji. Ja nie wiem, czy taki zbieg okoliczności, czy jakieś różne służby różnymi rzeczami się zajmują, ale tak jakoś nie wiem, zwracam uwagę na ten fakt. Bo ostatnio to CBA było marginalizowane, a teraz wróciło jakby trochę do łask. Ja może bym zaczął od pani Urszuli Pasławskiej, bo pani jest bliżej koalicji rządzącej. Z czego wynika ta akcja wobec prezydenta Sutryka, który sam uważa, że absolutnie nie trzeba było go w ten sposób widowiskowo zatrzymywać, można było go wezwać, on by złożył wyjaśnienia, nawet przyjął te zarzuty. No a tu mamy taki wielki show. Nie jest tajemnicą, że Polskie Stronnictwo Ludowe popierało Izabelę Bodnar w wyborach prezydenckich i to na nią stawialiśmy tej wiosny. Niemniej jednak wydaje mi się, że rzeczywiście można było wezwać pana prezydenta Sutryka i chyba nie byłoby problemu z tym, żeby dotarł do prokuratury, bo zrobiono w tej chwili taki news karno-polityczny. I trudno tutaj dzisiaj sądzić i na pewno nie będziemy zastępować sądu w tej sprawie. Niemniej jednak oczekiwałabym od państwa polskiego, od naszego kraju, od naszego rządu doprowadzenie do takiej sytuacji, iż sprawa Collegium Humanum zostanie wyjaśniona, bo ona dotyczy również tysięcy osób, które zdobyło kompetencje, a na pewno dokumenty, które potwierdzają pewne kompetencje. I w interesie państwa polskiego jest rozstrzygnięcie tej sprawy, czy one są uznawane, czy one są nieuznawane i zakończenie tej karuzeli. Rozumiem, że sprawa się jest realizowana i jest procedowana, ale potrzebny tutaj jest szybki i skuteczny finał, aby winne osoby zostały pociągnięte do odpowiedzialności. Państwo polskie, jeżeli prawdą jest, że rzeczywiście te dyplomy były na sprzedaż, no to państwo polskie w pewnym momencie do tego dopuściło, być może poprzez właśnie brak nadzoru, ale chyba nie mamy wątpliwości co do tego, że potrzebne jest w tej sprawie szybkie rozstrzygnięcie, które pozwoli w ogóle funkcjonować przecież, czy zdecydować o tym, czy te kompetencje zostały w sposób właściwy i w ogóle czy one zostały nabyte przez uczestników kursów MBA w Collegium Humanum. Ja znam jakieś osoby, które uczestniczą w Collegium Humanum, które twierdzą, że się pilnie uczą i żadnych łapówek nie płacą. No pewnie tak jest, no tylko że nie są to osoby z pierwszych stron gazet. Natomiast no, zdaje się, że problem tych nabywania uprawnień, że tak powiem, za łapówki dotyczy szczególnie osób z pierwszych stron gazet. Ale jeszcze do pani bym miał takie pytanie. No jeśli się jednak władza zdecydowała na takie widowiskowe zatrzymanie i to w jakimś takim charakterystycznym, ważnym momencie prekampanii wyborczej. Czy nie sądzi pani, że to jest jednak rozgrywka wewnątrz obozu władzy o to, kto bardziej albo kto mniej powinien być kandydatem na prezydenta Polski? Myślę, że nie należy tej sprawy interpretować w taki sposób, że to władza czy rząd zlecił coś CBA, bo służby działają dzisiaj w oparciu nie o dokumenty, podejrzewam, z ostatnich kilku miesięcy, tylko że sprawy są procedowane przez długie, długie i miesiące. I, no właśnie. No skoro od wielu miesięcy było, to dlaczego akurat teraz, w tym momencie? Niemniej jednak na samym początku powiedziałam, że uważam, że takie pokazówki są nie tyle co niepotrzebne, co zaskakujące,
że być może, że ja rozumiem, że można wejść w ten sposób do kogoś, kto jest, kto unika odpowiedzialności, kto chowa się przed odpowiedzialnością. Nie sądzę, chociaż nie znam oczywiście dogłębnie tej sprawy, żeby tak było w tym przypadku. Ja jestem generalnie przeciwnikiem takich akcji, ale też przypomnijmy sobie, panie redaktorze, że takie akcje przez ostatnie 9 lat były przy udziale kamer telewizji publicznej i tak samo jak wtedy, tak samo dzisiaj krytykuję ten sposób działania. To pani poseł Anna Kwiecień. Pani poseł, to może pani coś wie. No bo rzeczywiście mi też się nie podoba. Oczywiście jako dziennikarz to się bardzo cieszę, kiedy mogę się wcześniej dowiedzieć o czymś, że ma się dziać. Chociaż zwykle my to się dowiadujemy niekoniecznie od służb, raczej od ofiar tych służb, albo taki czy inny sposób. Natomiast w tym wypadku rzeczywiście no, ta zbieżność wydarzeń politycznych z akcją wobec prezydenta Sutryka, szczególnie, że jak już powiedziała sama pani poseł Urszula Pasławska, no materiał znany od wielu miesięcy, tam się pewnie nic specjalnie nowego nie pojawiło w ostatnich dniach. Nie wiem zresztą, bo nie znam tych materiałów. No i tu nagle, jak pan prezydent Sutryk zaczyna ważyć w rozgrywce w prekampanii prezydenckiej, w tych polskich prawyborach tak prezydenckich, no to okazuje się, że teraz trzeba go zapuszkować, postawić mu zarzuty, no wychodzi, bo wpłaca 200 tysięcy kaucji, no ale nie mniej już ta łatka aferzysty, to teraz bardzo mocno mu sami koledzy przymknęli, którzy w dodatku okazuje się, że nikt go z nich już nie zna. No panie redaktorze, ja twierdzę, że ten obecny rząd ma szczególną taką, ma szczególne upodobanie do takich akcji medialnych. Warto przypomnieć, jak weszli do dwóch pani urzędniczek, czy też do pana ministra Ziobry. To zawsze każdorazowo ma coś przykryć. Chyba pierwszym takim taką pokazówką to było na przykład wejście do telewizji publicznej w dniu, w którym rano Donald Tusk zgodził się na pakt migracyjny. Więc ja nie mam co do tego wątpliwości, że to wejście do pana Sutryka ma coś przykryć i ma rzucić jakieś nowe światło na całą sprawę. Myślę, że tego dnia, przypomnijmy, był publikowany raport Orlenu, w którym pokazana była ogromna strata, bo ogromny spadek, przepraszam, nie strata, ogromny spadek zysków, bo to aż o 96%, więc warto skupić opinię publiczną na chociażby na panu Sutryku, który myślę, że naraził się jednak tak bezpośrednio popierając pana Trzaskowskiego. Myślę, że pan Trzaskowski wbrew pozorom nie jest ulubieńcem pana Tuska. Pan Tusk chyba raczej stawia na pana Sikorskiego, bo twierdzę, że za jakiś czas zdecydowanie będzie łatwiej jednak dokonać pewnej podmiany. Ja twierdzę, że jednak Donald Tusk chciałby zasiąść na fotelu prezydenta i wydaje mi się, że dla niego zdecydowanie łatwiej by było, gdyby dzisiaj te prawybory wygrał Sikorski, którego za jakiś czas pod pretekstem chociażby trudnych relacji jednak z panem prezydentem Trumpem, jego i jego żony, trzeba jednak podmienić na Donalda Tuska. Taka jest moja teoria. I uważam, że tutaj Sutryk się naraził. Może to też... Znaczy, możliwe, ale relacje pana Tuska z panem prezydentem Trumpem są jeszcze bardziej skomplikowane chyba. No, w końcu to pan premier Tusk mówił o tym, że prezydent Trump to mniej więcej ruski szpieg. No tam z pewnym, że tak powiem, dopowiedzeniem, tak? Ale mniej więcej o to chodzi. Panie redaktorze, ale Donald Tusk nigdy się nie przyzna do żadnego kłamstwa, do żadnej swojej wypowiedzi, która dla niego jest niekorzystna czy obciążająca. Zawsze będzie próbował wybielić sytuację, więc zresztą to jest człowiek, który siebie ocenia jako wielkiego męża stanu i on ma tak naprawdę pamięć co do swoich błędów, pamięć rozwielitki. Ja tylko przypomnę, że jednego dnia mówił, że
że kwestie chociażby przyjmowania imigrantów i kwestie azylu to on zawiesza, a 4 dni później mówił, że on nic takiego nie powiedział. Więc to jest kwestia pana Donalda Tuska. Człowiek, który jawi się jako wyjątkowy kłamca, tak naprawdę. Chyba nikt nie jest w stanie przebić tak wielu kłamstw, jakie są, czy do opinii publicznej pan Donald Tusk. Ale wracając jeszcze do pana Sutryka. To no, niech pani da szansę politykom. Ćwiczą. Panie redaktorze, jeszcze warto przypomnieć, że pan Sutryk wtedy, kiedy ubiegał się o prezydenturę, o tą drugą kadencję, to otrzymał fatalną opinię ze strony pana Dutkiewicza, który był jego przełożonym. On, oceniając tą pierwszą kadencję, powiedział wprost, że król jest nagi i on powinien się wycofać z ubiegania o tą prezydenturę. I nie kto inny, tylko on już wtedy powiedział, że to jest człowiek, który absolutnie nie powinien zasiadać na tym stanowisku. Ubiegał się też o tą prezydenturę pan Jaros, człowiek, który już zasiada w Sejmie 5 kadencji. Gdybym miała spośród wszystkich polityków Platformy Obywatelskiej wymienić kogoś w miarę takiego spokojnego, poukładanego, z którym można dyskutować, można się nie zgadzać, ale w sposób niezwykle kulturalny można się spierać, to właśnie pan Jaros, wskazałabym pana Jarosa. Dla mnie to była kompletnie niezrozumiałe poparcie. I dzisiejsze to wycofywanie się tych polityków, którzy mówią, nie wiem, nie znam, zarobiony jestem, tak to można spuentować, no jest po prostu żenujące i pokazuje, jak słabą i nieodpowiedzialną partią jest Platforma Obywatelska, jak jest wypełniona ludźmi, którzy konfabulują, którzy bardzo szybko zmieniają zdanie i którzy po prostu popełniają tysiące błędów, nie wsłuchując się w głos ani elektoratu, ani swoich działaczy. Dobrze, to zmieniamy trochę temat, chociaż nie wiem, czy do końca, bo mówiliśmy, że afera Sutryka trochę przykryła debatę o innych sprawach. Mamy wzrost inflacji, ale wzrost inflacji, który obnażył co najmniej 2 bardzo poważne rzeczy. No posłuchajmy najpierw samej wypowiedzi Donalda Tuska. Dzisiaj, i to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, uważam, że dzisiaj, gdybym był premierem, rachunki za prąd i za gaz mogłyby wynosić połowę tego, co wynoszą dzisiaj. Donald Tusk też tłumaczył ogromne problemy finansów państwa właśnie tym, że inflacja spada. No tymczasem okazało się to nieprawdą, bo inflacja rośnie, czyli mamy i dziurę budżetową, i inflację, i spowolnienie gospodarcze, i spowolnienie, jeżeli chodzi o konsumpcję, i spowolnienie, jeżeli chodzi o inwestycje. No, wszystkie plagi egipskie na polskiej gospodarce się skupiły. Chyba coś nie idzie. I mam wrażenie, że nawet nie coś, że w tej chwili to już nie idzie w jakimś tempie bardzo przyspieszonym. Budżet z największą w historii dziurą, ale to jest trudno nazwać dziurą, 300 miliardów brakuje. To są pieniądze, które aż są niewyobrażalne. Nawet na takim rynku europejskim, jak można wpaść tak szybko w taki dług. Pani Urszula Pasławska, co się dzieje? Czy wy sobie aż tak nie radzicie z tym zarządzaniem? Czy meteoryt jakiś tunguski spadł w środek Warszawy? No, co się wydarzyło takiego? Panie redaktorze, inflacja wynosi około 5% i tak jest 2 razy niższa niż w ubiegłym roku, bo za 2023 rok inflacja wynosiła, uwaga, 11%, a za 2022 również rządy Prawa i Sprawiedliwości wynosiła prawie 15%, czyli dzisiaj mamy 3-krotnie niższą inflację. Co do deficytu, to po pierwsze, Ale czy pani sądzi, że to jest uczciwy argument?
Że, nie, czy ja pani prostu... sądzi, że ten argument jest uczciwy? Przecież to był początek wybuchu wojny, kiedy ceny ropy i gazu skoczyły tak drastycznie, że na całym świecie była wielka inflacja. No ale to już minęło, już sobie poradziliśmy z cenami ropy i gazu na światowych giełdach. One generalnie spadają. Panie redaktorze, ja przedstawiam pewne fakty. Faktem jest również to, że wprowadzamy do budżetu państwa fundusze i zadłużenie, które było wyrzucone poza budżet, i z tego wynika również zwiększenie deficytu. O tym mówi pan minister Domański, ale chciałabym również zwrócić uwagę na rekordowy budżet na wojsko, 186 miliardów złotych zaplanowany na 2024, wzrost o prawie 30 miliardów w stosunku do obecnego roku, i rekordowy budżet na rolnictwo, który będzie wynosił 85 miliardów, prawie 10% większy niż w 2023 roku. W związku z tym, jeżeli uważamy, że powinniśmy zrezygnować z bardzo ważnych wydatków, takich jak wojsko, jak rolnictwo, czy kolejne projekty socjalne, jak babciowe, jak dziedziczenie emerytury, to myślę, że Prawo i Sprawiedliwość nie chciałoby przyłożyć się do tego, aby rezygnować z tak ważnych inwestycji, również społecznych. I wniosek jest taki, że trzeba po prostu uporządkować i pokazać tak naprawdę, jak wyglądają finanse publiczne, bo oczywiście można było pokazywać slajdy i prezentacje, jak jest dobrze, inflacja szybowała do 15%, ale trzeba stanąć w prawdzie i pokazać rzeczywiście, jak wygląda sektor finansów publicznych i do czego doprowadziły też ostatnie lata, ale może mniej oglądać się w przeszłość, bardziej budować przyszłość i inwestować. Inwestujemy już również pieniądze unijne. To też trzeba powiedzieć, że kolejne transze udaje się ściągnąć z Brukseli. To również dzisiaj ma za zadanie napędzić gospodarkę. A co do kosztów energii, pełna zgoda. Czekamy na ustawę odległościową w kontekście wiatraków, ale też na ostatnim Sejmie chyba również państwo, mówię do pani Kwiecień, głosowaliście za ustawą dotyczącą zmiany systemu w OZE. W związku z tym realizujemy cele, do których się zobowiązaliśmy w kampanii wyborczej. Panie redaktorze, czy mogę odnieść się do tego? Pani Anna Kwiecień. Tak. No właśnie czekam na pani odpowiedź, bo w zasadzie to wszystko wasza wina, z tego co słyszałem. No więc proszę się uderzyć w piersi. To wy żeście teraz nakręcili inflację. My rządziliśmy 8 lat i przez pierwszych 6 lat, dopóki nie doszło do wojny, to tak, zadłużenie państwa spadało. Ja przypomnę, rok 2019, pierwszy raz po 30 latach przyjęliśmy budżet z zerowym deficytem. Z zerowym. Nikomu się do tej pory nie udało. 4 lata naszych rządów. Inflacja przez 6 lat zawsze była mniej więcej na poziomie 2,1%. Co się takiego stało w roku 2021, że inflacja poszybowała, bo to był pierwszy skok inflacyjny? Otóż okazało się, że Europa nie ma gazu. Nie ma gazu, bo Rosja nie zapełniła magazynów gazowych. Dlaczego? Bo Niemcy pozbyły się magazynów gazowych. I uczciwie trzeba powiedzieć, że dopiero od grudnia 2021, na chwilę przed rozpoczęciem wojny, rozpoczęła się inflacja. Więc proszę, pani poseł, być uczciwym w tej sprawie. Nie mówiąc już o tym, że mieliśmy 2 lata COVID-u za sobą i wspieraliśmy wszystkich przedsiębiorców, na co wy reagowaliście, że wszystkie pieniądze, te 260 miliardów, które trafiły do przedsiębiorców, żeby ratować rynek pracy, to twierdziliście, że to są tylko na waciki, że to jest zbyt mało. Mamy rok 2022, rozpoczyna się wojna i gdzie jest inflacja? Tylko w Polsce. Otóż, droga pani, my nie rządziliśmy w Czechach, na Łotwie, Litwie, Estonii, w żadnym z krajów, które są tak zwanym pasem przyległym do państwa frontowego. A we wszystkich tych krajach, muszę pani powiedzieć, inflacja była wyższa niż w Polsce. Wyższa.
I to nie dlatego, że Polska źle rządziła, tylko dlatego, że niestety takie jest oddziaływanie takich sytuacji jak wojna za wschodnią granicą. To jest pierwsza sprawa. Mało tego, była kontrola Narodowego Funduszu Walutowego, który wprost powiedział, że Polska podjęła prawidłowe kroki, tutaj szczególne ukłony w kierunku banku centralnego. I jeszcze jedna sprawa, obecna sytuacja. Otóż dokładnie tak jak mówił pan prezes Glapiński, inflacja spadała i w marcu tego roku mieliśmy już 2% inflację. Dlaczego ta inflacja teraz rośnie? Bo zostały podjęte błędne decyzje. Zniesiono, przywrócono VAT na żywność. Dzisiaj, proszę państwa, ceny żywności po prostu szybują i to nie jest 5%, bo akurat żywność drożeje zdecydowanie bardziej. Mówi się, że koszyk w głównych sieciach to jest nawet wzrost 20%. Zniesiono tarcze na energię, na gaz i w związku z tym dzisiaj mamy najdroższy prąd w Europie, a co za tym idzie? Ucieczkę firm i to i dużych i małych, po prostu Polska się zwija i to w tempie niewyobrażalnym. Natomiast to, co pani powiedziała, że wprowadziliście spłatę właśnie tych z tytułu COVID-u, to jest zaledwie 60 miliardów. To jest 60 miliardów, to 290, pani poseł, odjąć 60, to nadal zostaje, droga pani, 230. Rekordowy deficyt. Nigdy w historii tego, w historii państwa nie było tak dramatycznych wskaźników. Zadłużamy się w takim tempie, że w ciągu 2 lat to będzie praktycznie 500 miliardów. Żadne państwo nie będzie w stanie to udźwignąć, a firmy uciekają, bo nie tylko drogi prąd, ale państwo, żeście się wycofali z istotnych, strategicznych inwestycji, takich jak CPK, opóźniacie energetykę jądrową, która jest potrzebna dla stabilizacji nawet tych waszych ukochanych wiatraków. Na tym się pani poseł energetyka nie utrzyma. Muszę pani powiedzieć, że właśnie 2 dni temu Szwecja wycofała się z offshore'u. Szwecja i mówi, stawiamy na energetykę jądrową, a wy znowu będziecie chcieli ratować Siemensa i stawiać tu każdemu Polakowi koło domu wiatrak. Ja osobiście uważam, że to jest skrajnie błędna decyzja. No i oczywiście kwestia chociażby portu kontenerowego, z którego się wycofujecie, użeglowienia Odry i wiele innych inwestycji, które nie są realizowane. Nie mówiąc już na takim poziomie lokalnym. Czy pani wie, że dzisiaj do przetargów w gminach, jeszcze z tego Polskiego Ładu, który tak krytykujecie, to przystępuje 16, 17 firm, bo nie ma pracy? Nie, firmy małe budowlane, 700 firm już ogłosiło upadłość, a kolejne zapowiadają. My robiliśmy wszystko, żeby wspierać nie tylko samorządy, ale przede wszystkim te małe lokalne firmy. Wy zaś nie pompujecie pieniędzy na rynek wewnętrzny, tylko zwijacie ten rynek wewnętrzny. W związku z tym firmy i te małe, i te średnie, i te duże. Pani poseł, ale też uczciwie nie mogą pompować pieniędzy, bo ich po prostu nie ma. Pani poseł, no oni nie mogą pobrać pieniędzy, bo tych pieniędzy po prostu nie ma. No to by jeszcze bardziej zwiększyło dziurę budżetową i inflację, więc bo one już wypływają do marca. Więc albo ich krytykujemy za inflację, albo ich krytykujemy za to, że nie dają pieniędzy. No ale w obydwie strony się nie da, po prostu pieniędzy jest za mało. Ja mam jeszcze jeden apel do obydwu pań, bo naprawdę codziennie dostaję maile od ludzi z terenów powodziowych, którzy uważają, że o nich po prostu zapomniano. Znaczy, że jak była powódź, jak był show, jak Donald Tusk robił takie reżyserowane spotkania sztabów, na które zresztą nie wpuszczano telewizji Republika, to wszyscy się nim interesowali. A teraz pies z kulawą nogą się interesuje. Ludzie tam marzną, nie ma ogrzewania, domy przemoknięte, pomoc nie dociera. Ja rozumiem, że nie ma pieniędzy, ale o tych ludziach zapomnieć nie wolno. I mam po prostu apel do opozycji, a wszystkim do rządu, żeby o tych ludziach po prostu nie zapominać, nawet jeśli pieniędzy brakuje na inne rzeczy, no bo
Oni się znaleźli w strasznej sytuacji i też trochę nie bez winy władzy, która, no delikatnie mówiąc, nie zareagowała na czas tak jak trzeba. Bardzo paniom dziękuję. To są tematy, do których szczególnie dotyczące polskiej gospodarki, do których będziemy wracać wielokrotnie. I liczę, że też będą panie pamiętać o tych naszych powodzianach. Ja im obiecałem, że będę każdemu politykowi tutaj, który występuje, przypominał bez względu na różnice w poglądach. To jest nasz obowiązek wspólny, żeby nie zapomnieć tych, o tych, którzy sobie nie mogą sami poradzić. Pani Urszula Pasławska, Polskie Stronnictwo Ludowe i pani Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję A już bardzo. Za chwilę łączymy się z byłą premier Beatą Szydło. Dziękuję.